W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy możliwe jest odsunięcie Władimira Putina od władzy, kto mógłby zostać jego następcą i jakie skutki miałoby dla Rosji zniknięcie obecnego prezydenta. Opowie o tym analityczka OSW Maria Domańska. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę analitycy i komentatorzy zastanawiają się, jak mogłaby się zakończyć ta wojna. Jednym z możliwych rozwiązań jest zmiana władzy w Rosji. Czy to jednak prawdopodobny scenariusz? Bardzo trudno jest ocenić prawdopodobieństwo, możemy tylko spekulować. Po pierwsze rodzi się pytanie, w jaki sposób miałoby się to odbyć. Po drugie, komu miałoby to służyć, czyim interesom. I po trzecie, w jaki sposób to sprzedać społeczeństwu rosyjskiemu, w jaki sposób uzasadnić zmianę władzy, bo nowe przywództwo będzie potrzebowało legitymizacji społecznej. I teraz bardzo mało prawdopodobne jest, żeby coś takiego jak odsunięcie Putina wbrew jego woli od władzy mogło się w najbliższym czasie wydarzyć. Jego pozycja wydaje się ciągle jeszcze mocna. Wojsko rosyjskie ugrzęzło w Ukrainie i ta wojna nie wygląda w taki sposób, w jaki Putin ją sobie zaplanował. Ale ciągle jeszcze Rosja nie poniosła spektakularnej klęski. Ciągle jeszcze społeczeństwo rosyjskie nie odczuło w pełni skutków ekonomicznych tej wojny. Ten kryzys ekonomiczny w Rosji ma taki bardziej charakter pełzający. Raczej dopiero późną jesienią społeczeństwo doświadczy rzeczywiście negatywnych skutków. Na razie jeszcze nie zachwiała się legitymizacja władzy Putina i deklarowane poparcie dla niego jest bardzo wysokie. Nawet jeśli realne poparcie dla prezydenta jest niższe, nic nie wskazuje na to, by sytuacja dojrzała do odsunięcia go od władzy. Co musiałoby się wydarzyć, by w rosyjskich elitach pojawiła się wola dokonania przewrotu i zmiany na Kremlu? Na pewno taką sprzyjającą okolicznością, która by mogła takich działań kogoś skłonić, byłaby na przykład jednoznaczna klęska militarna Rosji w Ukrainie w połączeniu z bardzo poważnym tąpnięciem gospodarczym, nagłym i poważnym w samej Rosji. Putin musiałby się stać obciążeniem dla systemu i jego usunięcie musiałoby być opłacalne dla jakiejś przynajmniej części elity. Kolejny problem to jest taki, że odsunięcie Putina wymagałoby jakiejś koalicji w elicie, tak? Zawiązania się jakiegoś spisku. Biorąc pod uwagę, że elita rosyjska jest teraz w takim swoistym zawieszeniu, to znaczy jest z jednej strony w szoku z powodu wojny i konsekwencji ekonomicznych i konsekwencji indywidualnie dla członków elity, którzy tracą swoją wcześniejszą pozycję na przykład w powiązaniach międzynarodowych, tracą majątki, boją się co będzie dalej, bardzo sobie nie ufają. To jest bardzo silny czynnik, który do tej pory osłabiał wszystkie takie koalicje w ramach elity rosyjskiej, znaczy bardzo głęboka nieufność wzajemna. Teraz w warunkach wojny Kreml wysłał bardzo jasny sygnał, to znaczy wszelkie oznaki nielojalności, wszelkie oznaki krytyki wobec polityki Kremla, zagranicznej polityki i wewnętrznej również, spotkają się z ostrą reakcją. To będzie traktowane jako zdrada. Członkowie elity obawiają się zemsty Putina. Nawet ci, którzy zdecydowali się wyjechać z Rosji, raczej unikają krytyki Kremla. Mają ku temu powody. Anatolij Czubajs, najwyżej do tej pory postawiony członek elity rosyjskiej, który opuścił Rosję w proteście jakoby przeciwko wojnie, kiedy on trafił do szpitala we Włoszech jakiś czas temu, od razu pojawiły się spekulacje, że być może został otruty za zdradę. Zdradę, bo tak mógł jego wyjazd odczytać Kreml. Więc to też świadczy o takiej atmosferze, która w elicie panuje. Jednak to, że dziś spisek przeciwko Putinowi wydaje się mało prawdopodobny, nie powstrzymuje spekulacji dotyczących tego, kto mógłby go zastąpić. Ewentualna wymiana władzy na Kremlu miałaby w istotny sposób zmienić pozycję międzynarodową Rosji. To miałoby najpewniej jeden nadrzędny cel, to znaczy poszukać jakiejś formy kompromisu i resetu z Zachodem, po to, żeby wrócić do poprzedniego modelu relacji z Zachodem, kiedy to elita putinowska właściwie bez żadnych przeszkód
mimo pogarszającej się sytuacji wewnątrzpolitycznej w Rosji, mogła zarabiać ogromne pieniądze na różnego rodzaju powiązaniach z firmami zachodnimi, z różnymi środowiskami w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie byłaby to zmiana fundamentalna polityki, dlatego że strategicznym celem rosyjskiej elity pozostanie utrzymanie skorumpowanego systemu, pełnego patologii, w którym to systemie ta elita może się bez przeszkód bogacić, pasożytując na bogactwach narodowych i dbać o swoje bezpieczeństwo i kontynuację swojego stanu posiadania i w polityce, i w gospodarce, i również przekazać potem swój dorobek kolejnemu pokoleniu, bo to już widać, że elita putinowska próbuje przekazywać powoli państwo, które zawłaszczyła, swoim dzieciom. Kandydat na następcę Putina mógłby się znaleźć wśród biurokratycznej części elity, bardziej umiarkowanej i mniej jastrzębiej w polityce zagranicznej od siłowików, osób powiązanych z rosyjskimi resortami siłowymi. Wydaje mi się, że premier Michał Miszustin byłby takim dobrym kandydatem, dlatego że on ma opinię świetnego technokraty, świetnego specjalisty, który w tych bardzo trudnych czasach próbuje jakoś ratować rosyjską gospodarkę. Innym nazwiskiem, które się pojawiało często na giełdzie nazwisk, był mer Moskwy Siergiej Sobianin. Teraz bardzo wyrósł na tej wojnie w Ukrainie Siergiej Kirienko, czyli zastępca szefa administracji prezydenta. Kirienko umacnia się dzięki temu, że na przykład bardzo promuje się, jeżdżąc na okupowane terytoria wschodniej i południowej Ukrainy, i jest taką twarzą ich planowanej integracji z Rosją. Nie wiadomo natomiast oczywiście, na ile te takie przesunięcia w elicie rosyjskiej, ktoś dzisiaj wyrasta, ktoś dzisiaj słabnie, na ile to są trwałe zjawiska, na ile jakkolwiek wpłyną na wybór przyszłego następcy Putina. Jasne jest natomiast, że w obecnej sytuacji nikt w rosyjskiej elicie nawet nie myśli o pokojowej wymianie władzy. Tym trudniej wyobrazić sobie, że to siłowicy doprowadzą do obalenia Putina. Odsunięcie Putina od władzy przez skrzydło konserwatywne czy skrzydło siłowe w elicie rosyjskiej jest mało prawdopodobne, dlatego że Putin w pełni podziela ich wizję polityki zagranicznej i wewnętrznej. To jest, ci wszyscy ludzie na czele z Putinem są takim samym, powiedzmy, produktem służb specjalnych. Są tak samo antyzachodni, radykalnie antyzachodni, agresywnie antyzachodni. Tak samo chcą odbudować imperium rosyjskie, możemy tak to nazwać. I tak bardzo są równie mało skłonni do jakichkolwiek kompromisów co Putin. Dlatego nie ma powodu, żeby przypuszczać, że ktokolwiek z nich chciałby coś więcej osiągnąć, odsuwając Putina od władzy, i też taka postać miałaby dużo mniejsze możliwości czy to resetu z Zachodem, w celach czysto koniunkturalnych oczywiście, czy też zbudowy jakiejś szerszej koalicji w ramach elity rosyjskiej pod na przykład hasłem umiarkowanej liberalizacji czy pewnych delikatnych zmian w systemie na korzyść interesów korporacyjnych czy indywidualnych członków szerszej elity. Dlatego wydaje się, że ta grupa wąska, która podejmuje od kilku miesięcy arbitralnie wszelkie decyzje, będzie trzymała się razem aż do samego końca. W zachodnich dyskusjach o ewentualnym następcy Putina często pojawia się również nazwisko Aleksieja Nawalnego. Jeżeli chodzi o perspektywy objęcia władzy kiedykolwiek przez Aleksieja Nawalnego, który aktualnie jest uwięziony, wydaje się to mało prawdopodobne, również w przewidywalnej perspektywie. Natomiast jeżeli nastąpi wymiana przywództwa, to oczywiście nowy lider będzie z automatu słabszy niż obecnie jest Putin. I ten nowy lider będzie musiał budować szerszą koalicję w samej elicie i być może na potrzeby społeczne, na potrzeby swojej legitymizacji w oczach społeczeństwa wprowadzać określone elementy liberalizacji do systemu.
I na przykład uwolnienie Aleksieja Nawalnego byłoby takim symbolicznym, ważnym gestem pod adresem przede wszystkim Zachodu, po to, żeby do jakiegoś umiarkowanego, chociażby ograniczonego resetu doprowadzić. Jeżeli Aleksiej Nawalny wyszedłby z więzienia, to najpewniej by kontynuował swoją działalność polityczną i z czasem, jeżeli nikt mu by w tym nie przeszkodził, mógłby wyrosnąć na ważną figurę znowu polityki rosyjskiej i być może w którychś wyborach prezydenckich z sukcesem wystartować, ale jest to na tyle odległa przyszłość, jeżeli bierzemy pod uwagę, że mamy dzisiaj wojnę, a reżim staje się coraz bardziej opresyjny i represyjny, taka perspektywa wydaje się dzisiaj absolutnie niemożliwa. Ciekawe wydaje się również pytanie, co wydarzyłoby się, gdyby Putina nieoczekiwanie zabrakło. Gdyby okazało się nagle, że z przyczyn niezamierzonych Putin znika, to znaczy na przykład umiera na przykład na zawał serca, na pewno zdestabilizowałoby to przejściowo sytuację w rosyjskiej elicie. Na pewno zaczęłaby się bardzo ostra walka o wpływy polityczne i ekonomiczne. Zacząłby się być może również wyścig o względy społeczeństwa rosyjskiego, mimo że elita rosyjska nie postrzega społeczeństwa jako podmiotu polityki. Natomiast byłaby to byłoby to takie wygodne narzędzie rozgrywek też wewnątrz samej elity. No i teraz pytanie, kto miałby największą szansę na przejęcie władzy bezpośrednio po odejściu Putina. Ponieważ w tym momencie największe wpływy są skoncentrowane w rękach struktur siłowych, konkretnie FSB, wydaje się, że to właśnie ludzie albo wyłonieni z tych struktur, albo jakoś z nimi powiązani, bo przecież mamy w administracji szeroko pojętej również osoby powiązane ściśle ze służbami, które nie są formalnie funkcjonariuszami tychże służb. Najpewniej to środowisko przejęłoby władzę w pierwszym okresie po odejściu Putina. A potem zaczęłaby się długa rozgrywka o ustabilizowanie nowego przywództwa, ustabilizowanie nowego systemu i wiele zależałoby od tego, jak społeczeństwo na to zareaguje. Przede wszystkim, jak tocząca się teraz wojna wpłynie w dłuższej perspektywie, perspektywie miesięcznej, bliższego roku i na nastroje społeczne, i na pewne wizje, które się będą być może wykluwały w samej elicie co do przyszłości Rosji i tego, jak dalej działać. My tego nie wiemy, ale na pewno czynnik wojenny, konsekwencje tej wojny, przebieg tej wojny, dalsza postawa Zachodu wobec tej wojny, wobec Rosji, to będą czynniki bardzo ważne w tym przyszłym rozkładzie sił, w kształtowaniu się układu sił w rosyjskiej elicie. Czy jednak ewentualne zniknięcie Putina oznaczałoby fundamentalną zmianę w samej Rosji? Putinizm z pewnością przetrwa samego Putina. Rosja od stuleci nie doświadczyła demokracji, nie ma własnych doświadczeń demokratyzacyjnych z prawdziwego zdarzenia. I system autorytarny, starannie budowany, odbudowywany po rozpadzie Związku Radzieckiego, opiera się na takich bardzo silnych elementach, które ja nazywam głębokimi strukturami. To jest przede wszystkim powszechne w szeroko pojmowanej elicie rosyjskiej traktowanie państwa jako własności elity, własności przywództwa politycznego. I po drugie, to jest brak instytucji z prawdziwego zdarzenia, to znaczy takich instytucji państwowych, które by kierowały się inną logiką niż logika relacji patron-klient. Cały system rosyjski to jest taka piramida, która opiera się na osobistych więziach między członkami elity, na grupach wpływu, na tym, że osoby, które mają najwięcej wpływów w systemie, budują takie sieci klientelne i ta klientela pracuje na potrzeby i w interesach konkretnych osób, a nie państwa rosyjskiego czy instytucji. To jest pewien paradoks, dlatego że wydaje się, że państwo rosyjskie to jest coś potężnego, coś, co zawłaszcza kolejne sfery życia publicznego, nawet prywatnego obywateli, ale tak naprawdę to państwo jest zawłaszczone przez szereg frakcji w elicie rosyjskiej, jest rozkradane. Na majątku państwowym wyrosły fortuny prywatnych osób.
a instytucje państwowe są wykorzystywane nagminnie do prywatnych rachunków. Co zatem musiałoby się zmienić, by Rosja wreszcie stała się innym, bardziej demokratycznym państwem? Po pierwsze, liberalizacja systemu, wprowadzenie elementów pluralizmu do tego systemu musi się opłacać rosyjskiej elicie. I tutaj jest pytanie, na ile Zachód będzie zdeterminowany, chętny do tego, żeby wysłać silny sygnał rosyjskiej elicie, że nie będzie nigdy powrotu do tego business as usual przedwojennego, jeżeli Rosja nie zacznie się demokratyzować. Pytanie, czy Zachód raczej pobiegnie ratować reżim autorytarny w przypadku jego chwiania się, żeby ratować tak zwaną stabilność, czy raczej Zachód zajmie pryncypialne stanowisko i w jakiś sposób skłoni lub zmusi Rosję do tego, żeby zacząć wprowadzać reformy polityczne. Kluczem do tych reform jest również to, do ich powodzenia, jest również to, żeby społeczeństwo rosyjskie, które wyrosło z doświadczenia sowieckiego i po krótkim okresie tej pseudodemokracji lat 90. zostało znowu wrzucone w autorytaryzm bez alternatywy tak naprawdę, żeby to społeczeństwo uwierzyło, że po pierwsze reformy są możliwe, po drugie, że te reformy przyniosą coś dobrego samemu społeczeństwu, a nie tylko elicie jak zwykle. I po trzecie, obywatel musi w swoją podmiotowość uwierzyć. Wydaje się, że ta podmiotowość obywatela rosyjskiego to jest ten klucz do sukcesu. Oczywiście to będzie szalenie trudne, bo Rosjanie nie wierzą w możliwość przemian. Nie wierzą w to, że nawet jak coś się zacznie, to będzie trwało na tyle długo, że można będzie pewną nadzieję odzyskać na to, że Rosja może być inna. Tutaj znowu wracamy do tego, że beneficjenci reżimu autorytarnego będą z całych sił przeszkadzać reformom, będą z całych sił przeszkadzać upodmiotowieniu się społeczeństwa rosyjskiego. Tu znowu zapytam o to, jak w takiej sytuacji zareaguje Zachód, na ile Zachód będzie bronił praw człowieka w Rosji, bo do tej pory niestety, ale Zachód ich nie bronił poza sferą czysto deklaratywną. I kolejny ważny element, który w bardzo znacznym stopniu ułatwiłby zmiany w Rosji, to jest to, że Rosja powinna stać się prawdziwą federacją, a nie federacją tylko z nazwy. To znaczy powinna zajść decentralizacja władzy politycznej, decentralizacja zasobów ekonomicznych. Rosja będzie tak długo państwem autorytarnym i tak długo państwem agresywnym w polityce zagranicznej, jak długo będzie jeden ośrodek władzy wykonawczej w kraju, który będzie monopolizował decyzje polityczne, czy w ogóle szerzej procesy decyzyjne w sferze politycznej czy ekonomicznej. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Kolejne materiały już wkrótce.